Cześć, cześć, witajcie, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z gry Minecraft, z tej strony Rywik. Dziś chciałbym sobie troszeczkę postawić nowych domków w naszej wiosce. Tu też wziąłem ze sobą trochę materiałów, z których będziemy to budować, żeby po prostu tych villagerów tutaj się więcej nam pomieściło. Zapraszam wszystkich do oglądania. Jak niektórzy z was zauważyli, mam przy sobie zawsze szmaragdy, kiedy jestem w wiosce, ponieważ na przykład, gdy chciałbym sobie z kimś pohandlować... Kurde, znowu mu się zresetowały te oferty, poczekajcie. Miałem u niego taką fajną ofertę, żeby mógł u niego nici sprzedawać. U wędkarza. O właśnie, o tą ofertę dokładnie mi chodziło. Dzięki, teraz już będzie zachowana, super. No właśnie ogarnąłem sobie niedawno wędkarza. W sumie mógłbym po prostu już tych villagerów sobie ogarnąć do każdego stanowiska na bieżąco, jak chcę tylko. Ale chwilowo zajmiemy się tylko budową. No dobra, mam przy sobie w ogóle trochę tych dębowych schodków, które mi zostały z budowy szklarni, te których nie wykorzystaliśmy. No zaczynamy chyba. Jakiej wielkości teraz ten domek? Wiecie co? Ja bym sobie go zbudował. Taki może ciutkę większy. Chodzi mi, żeby on był taki długi, szeroki, aniżeli długi. Przecież teraz nam wyszedł kwadrat. W sumie dobra, niech będzie. Bo chciałem sobie zrobić takie drzwi pojedynczej obok tego okienko małe. Domy, które będę budować, w żaden sposób nie będą przypominać tych, które normalnie się spawnują w wiosce, więc nie miejcie mi tego za złe. Co tutaj miałem wziąć? A, miałem budek sobie narobić z drewna, tylko poczekajcie, bo mamy drewna trochę za dużo. O, tu mam ich trochę. Ja sobie w tym domku wala też będę musiał później postawić jakieś łóżko. W tym miejscu bym sobie chyba kościół postawił, chociaż nie jestem pewien, tu może też jakiś domek postawimy po prostu. Bo na pewno chcę dzisiaj też sobie kościół wybudować. Tylko kościoła też nie będę jakiegoś jak dużego stawiał. Byleby był po prostu. I w nim na przykład sobie ustawimy dwie stacje do tworzenia mikstur dla kleryków. Tych kapłanów całych. I tutaj sobie chciałem w tym miejscu drzwi postawić. Ale to może za chwilę. Najpierw sobie postawiajmy tutaj wszędzie ściany. Trochę może spadać FPS-y, bo aktualnie przerabia mi się drugi film w międzyczasie. Jeszcze jedna sprawa jest taka, że w momencie, w którym teraz nagrywam, prawdopodobnie wyszedł już Minecraft 1.19. Ja czekam teraz na Optifine do niego, byście mogli sobie oglądać właśnie moje filmy z shaderami, oczywiście. Jako taki smaczek, wiecie, w sensie mógłbym grać bez tego, ale... No gra mi się wydaje nieco przyjemniejsza, kiedy ta oprawa graficzna jest na poziomie. Nie żeby Minecraft był jakąś brzydką grą czy coś, no ale sami wiecie, że shadery, a vanilla to są dwie zupełnie różne rzeczy. No i okej, no wygląda ten domek chyba nawet całkiem zacnie, tylko trochę za bardzo może w moim stylu. Będę musiał się bardziej do stylu wioski dopasować, jak będę budować. No dobra. Taki pierwszy sobie na pokaz zbudujemy, a później już będę sobie to sam stawiał. Okej, okay, jakoś tak. Teraz już możemy sobie dach stawiać, wiecie? W tym miejscu. Tak mi się wydaje, o. Jak to będzie wyglądać? Chyba dobrze. Chociaż nie, musimy to wyżej postawić. No, wyżej, bo to będzie nam tak to by nam okno zasłoniło. Bo to musi trochę wystawać. To musimy jeszcze trochę podwyższyć w takim razie. Dlatego tych domków się nie powinno zbyt dużych robić na szerokość, bo później mają strasznie duże dachy.
To może zróbmy ze zwykłych desek. Budowa domków we wiosce jest wbrew pozorom jednym z ciekawszych zajęć. Chociaż może się tak nie wydawać. Kurde, wiecie co, ja sobie chyba za chwilę zrobię cięcie. Bo teraz nie dość, że mi OBS nagrywa, jeszcze film mi się kolejny przerabia. I przez to ta płynność gry trochę spada. Powróciłem już po cięciu. No jak sami widzicie, domek wygląda całkiem zacnie. Nie pasowałoby tylko, wiecie co? Oczywiście tam musimy włożyć jakieś wyposażenie. Nie musi być tego dużo, jakieś, nie wiem, stolik, krzesło. I do tego oczywiście łóżka, chociaż dwa. I łóżek to sobie może od razu zrobimy trochę. Jestem już z powrotem. Trochę musiałem zrobić malutkie cięcia, ale już jest wszystko pod kontrolą. Ciach. I tu może, nie wiem. Mógłbym sobie skrzynię postawić, to zaraz to zrobimy. O, zawsze sobie zauważyłem, villagerowie stawiają takie śmieszne stołki, jakby stoły w domach. Chodziło mi, żeby zrobić... O właśnie, coś... Nie, coś takiego, czekajcie. O, coś takiego. Crafting może sobie stać w rogu. Dom dla villagerów, niech będzie z craftingiem. Ciekawe, czy z niego skorzystałem kiedykolwiek. No dobra, tu mamy domek. A wiecie co, ja może nie będę wstawiał ich teraz w całej wiosce, tylko się rozejrzę z najważniejszymi miejscami, gdzie ich domów najbardziej brakuje, gdzie jest ich mało. Tutaj gdzieś chciałem kościół postawić może, wiecie? Tutaj na przykład. Albo tu. To też nie jest złe miejsce. Że na przykład kościół, bo w sumie kościół powinien być gdzieś tak w centrum, to może gdzieś tutaj jakby go postawić. A to się za chwilę zrobi. A to najpierw się rozejrzę za miejscami na domek jakiś. Tu można by coś postawić, wiecie? Tu jest tak trochę pustawo. Mamy trochę nierówny teren, ale jak dobrze wiecie, dla villagerów nie jest to problem. Kiedy teren jest nierówny, to często korzystają sobie z takich podwyższonych fundamentów, takie jak te. Właśnie, coś takiego. Tą chatkę zrobię trochę mniejszą, bo tamta mi strasznie duża wyszła. W sensie jak na dom dla villagera, bardzo duża. Zauważyłem, że w każdym domu są praktycznie takie filary tutaj. A niekiedy są okorowane, na przykład możemy sobie okorować, prawda? Możemy zrobić taki jak naprzeciwko. Może z innym dachem, wiecie? Ja to są okna zrobione, ale tak samo, no właśnie, tak samo jak u mnie, że w sensie to jest troszeczkę wyżej. Żywy. Dobra, i jeszcze schody, najważniejsza rzecz. Żeby mieli sobie tutaj jak wchodzić. Aha, wilku mowa. Tego potrzebuję. Trochę większe muszę robić te domki, bo te są trochę takie maławe, szczerze mówiąc. Dobra, już doszedłem do wymiaru tu wprawy w budowaniu takich moich konstrukcji. Raz chciach i po sprawie. Poza tym, które teraz sobie stawiam, to postawię sobie może jeszcze za chwilę parę, ale zaraz to bym się zajął kościołem, wiecie? Żeby już mieć go z głowy, bo bardzo bym go chciał mieć już.
My sobie później postawimy z dwa stanowiska dla alchemików, żeby mieć tych całych kleryków, bo pamiętam, że u nich dawało się zdobywać złoto za zgniłe mięso. No, złocie mi jakoś bardzo nie zależy, ale przynajmniej miałbym co robić ze zgniłym mięsem. Tak normalnie się chyba do niczego go nie stosuje, prawda? Takie coś. Mogę ze sobą wziąć rusztowania, wiecie? Ja chyba sobie za chwilę przyniosę rusztowanie. Szczerze, bo trochę mi tutaj ciężkawo na tą dużą wysokość się dostać niekiedy. No i kolejna chata gotowa. A prawie jeszcze oświetlenie. I szyby. Drzwi już mamy. No i łóżka przede wszystkim. Dobra. A nie, jeszcze nie git, nie do końca. Jeszcze tylko te schody, w sensie ten dach. Tu mamy jeszcze po drugiej stronie. W ogóle podobają mi się te takie schodki stawiane od dołu. Nie wpadłem, żeby coś takiego robić, a to bardzo fajnie wygląda. Kiedyś dopiero to zauważyłem. Wcześniej nie zwracałem totalnie na to uwagi. No i tutaj można by jeszcze jakiś postawić trochę większy. Zastanowię się, ale na razie idziemy robić kościół. Mam sporo kamienia, więc powinien nam wystarczyć. Wyznaczyłem sobie już taki mniej więcej obszar, na którym chciałbym sobie to zbudować. Teraz sobie wyłożymy drewnianą podłogą. Ten kościół nie będzie zbyt duży. Chodzi mi tylko, żeby wyglądał w miarę duży budynek. Będzie całkiem wysoki i długi, jak na jakikolwiek budynek w wiosce villagerów. Widzicie? To jeszcze chciałem zrobić wejście, to jakoś elegancko je zróbmy. Tutaj rogi zostawiam sobie, o, nieobudowane, żeby to takie było w miarę zaokrąglone. O, ciach. Będzie wejście do kościółka. No tutaj to sobie ciągniemy typowo kamieniem. Bo w gruncie rzeczy to wszystko będzie oczywiście z kamienia, tak jak zwykły minecraftowy kościół. Myślałem, żeby budować... Przy tym pierwszym domu zorientowałem się, że buduję zbyt po swojemu. Trochę za ładnie jak na wioskę minecraftową. To też muszę chyba trochę z takimi ozdobnikami odpuścić. Tak naprawdę. Jak buduję sobie z samego kobla, to mi się przypominają te stare czasy Minecrafta, w których wiele osób tak budowało. Z samego kobla. Kurde, miałem sobie te wziąć. Rusztowania, czekajcie na chwilę. Szukałem konia, znalazłem coś ciekawszego. O kurde, ale tutaj widzę rozmnażanie na całego. Pierwsze znalazłem kota, czyli się zaczęły tutaj pojawiać koty oraz mam dostatecznie dużą ilość villagerów, bo zaczęły się pojawiać golemy, więc jest super. Więc tak naprawdę całkiem sporo już widzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, tu jest siódmy, siedem jest już jakby rozmnożonych. Nie, przepraszam, osiem. Jakby 8 rozmnożonych. O, jest i mój koń. To ja lecę do domu po rusztowania. No, jakoś zaczyna nabierać to powoli kształtów. Muszę sobie postawić... O, właśnie, coś takiego. Tutaj zostawiłem sobie dziurę. Bo będziemy w tym miejscu jeszcze drabinę stawiać. Tu u góry zrobimy sobie parę łóżek dla tych kleryków, którzy będą tutaj mieszkać. Ja to za wysoko zrobiłem. Jeden blok. Miał być niżej, bo tak patrzę na w jakiej wysokości są okna i właśnie coś mi tu nie pasuje. Dach zrobimy sobie z dębowych desek chyba.
Ta będzie chyba najlepiej. Tak mi się wydaje. Jeszcze musimy sobie tam ławki wstawić oczywiście dla słuchających. Mamy schodki, mamy. Sobie ich trochę tutaj, o, postawimy. No i oczywiście tutaj podę sposowałoby jeszcze zrobić, ale może, o, jeszcze jeden rząd tych ławek. W sumie w kościele zmieści się 16 villagerów, jakby nie licząc jeszcze kleryków. Tutaj to bym chciał sobie pulpit w ogóle postawić, ale to może później. Na razie niech będzie coś takiego. Tak jak mówię, to za chwilę chyba pulpit sobie wstawię. To będzie ładnie wyglądać. Albo chociaż coś takiego. Niech będzie na razie. Szyby sobie powstawiajmy. Żeby na łopacie delikatny dotyk, to mi się szyby nie niszczą przy suwaniu. Dobra, niech będzie pojedyncze. Albo dobra, niech mają to wyższe. O. No, i super jest. Ja muszę iść po trochę, chociaż w sumie mam przy sobie rusztowania. Sobie po prostu wstawmy je tutaj. No i super. Tutaj okna też chyba zrobię na wysokość dwóch. No. To widzimy się, jak już będę sobie wykładał dach i może jak zrobić trochę jaśniej, bo nie dość, że jest ciemno, to pada. Nie, jeszcze nie w tym miejscu. Już jest jasne, ale dalej pada. A kościół już jest praktycznie gotowy. Muszę jeszcze tylko wstawić sobie tam u góry dwa łóżka i stanowiska dla kleryków, ale te stanowiska dla kleryków to ja sobie może wstaję później. No całkiem fajny kościółek. Tam u góry umieściłem krzyż, żeby był. Chyba mogłem go trochę wyżej umieścić, ale teraz to już trudno. Tutaj miałem... A, łóżka, właśnie. Dwa żółte możemy zrobić. Nie, trzy żółte, cztery żółte. Zróbmy na razie dwa. Wziąłem tej? Pewny? Tak, nie wziąłem, tylko zostawiłem w skrzyni. A, jeszcze drewna widzę, nam braknie. Musimy wziąć troszeczkę. Mamy jeszcze dwa stachy, więc spokojnie. Parę domów jeszcze zbudujemy. A, co ja robię? Też jestem dzisiaj zamyślony. Dobra, możemy chyba iść. Tak jak mówię, ja sobie tutaj później pulpit wstawię. W okazji będziemy mieli jednego księgarza. Wiesz, można by tu jeszcze z jedno łóżko wstawić, tak po prawdzie. Coś takiego. O, superancko. To mamy zrobione. No i dobra. No tu można by jeszcze jakąś chatkę wstawić w sumie. Zróbmy. Tych widzę... o, kolejny mały. Tych schodków na dachy, ja widzę, muszę sobie trochę narobić, bo ich bardzo dużo schodzi. Bardzo dużo. No i tyle może starczy na jeden mały domek właśnie. Tyle co teraz mam przy sobie, a to trochę mało. Dobra. Tyle już nam może styknie tych materiałów. A, no tak, jeszcze muszę drzwi zrobić. Do paru domów. No, zrobię za chwilę może jakiś większy z podwójnymi drzwiami na przykład. No dobra, jestem w trakcie budowy piątego domku już w tej wiosce. Ten tutaj, który widzicie, to jest zbudowany przeze mnie. Ten tutaj też jest zbudowany przeze mnie. Teraz wam pokażę, który jeszcze. Muszę sobie iść drewno to zbierać, bo byłem w domu, żeby to zbierać sobie stag, ale i tak mi brakło. Strasznie dużo drzewa pochłaniałem te domki.
A dach mi trochę braknie, dlatego muszę sobie dozbierać. Tutaj spokojnie posadziłem w pobliżu parę sadzonek tutaj drzewa, więc niespecjalnie ucierpią nawet. A nawet będzie ich trochę więcej. Git. No i przy okazji teraz, jak już będziemy wchodzić do tej wioski, albo chociaż patrzeć na nią z daleka, to tych domków będzie więcej. Będzie tak trochę milej dzięki temu. A, i miałem jeszcze jedną farmę postawić gdzieś tam. To się zaraz to zrobi. Tutaj nawet miałem chyba kompostownik specjalnie. No właśnie, mam tu jeden kompostownik. Zaraz się tym zajmiemy. Sobie trochę dorobię schodków. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Kurde, te farmy są zrobione z samych pni, kurcze. Drogie to będzie. No dobra. Ja to może kiedyś jeszcze jakiś domek dostawię, czy dwa, ale na razie nam tyle wystarczy. O. Dobra. Niby taki dach to niewiele, a strasznie dużo drewna pochłania, strasznie dużo. No dobra, no i chyba dach już jest git, jeszcze musimy go tylko od spodu upiększyć. A, jeszcze szyby oczywiście. Okno za wysoko, widzę. A i ogólnie ten pień tutaj był też za wysoko. Miałem go zniżyć. No, jeszcze pochodnie w środku trzeba ustawić. Bo łóżko, jak widzicie, już jest takie wyposażenie. A jeszcze z tej strony. I chyba sobie tutaj dam komin, wiecie, do tego domku. Bo mam trochę tych właśnie brukowanych murków, z których robię takie fajne, o, designerskie kominy. Odpatrzyłem to z tego domku, tylko tu jest jakby komin od pieca, a to jest po prostu taki ozdobny komin. Kolejny pokój dla villagerów gotowy. Super. Domek w sensie. No. No i to pole jeszcze chciałem sobie gdzieś dostawić z jedno. Może tam gdzieś dalej. No tylko braknie mi tych pni dębowych. Kurcza. To musiałbym jeszcze iść dozbierać w takim razie. Bo tu chyba nie mam żadnej motyki też. No nic, trzeba iść dozbierać. Coś takiego. O, tutaj sobie to postawimy. Tutaj widzę, będę musiał trochę ziemi dostawić. Czy to jakoś wyglądało chociaż? A, tutaj jest trochę też z tej strony. Brakuje trochę ziemi z tej strony, no ale co zrobisz? Dobra, zrobię najwyżej coś takiego. Nie, to okropnie wygląda. Zrobimy najwyżej węższą ścieżkę w tym miejscu. No trudno. I teraz tak, ja tu muszę sobie jeszcze ziemi oczywiście dostawić. Jeszcze musimy oczywiście wody wlać i zaraz pójdę po motykę. Bo wiem, że gdzieś jedną motykę miałem, ale pewnie też już jest gdzieś w ozdobnej ramce czy coś. Super. No, tak jak mówię, jeszcze muszę iść po wodę i po motykę, żeby to zaorać.
najbliższemu rolnikowi. W ogóle tych villagerów tu już jest strasznie dużo. Wszędzie się kręcą villagerzy. Już jest ich około 20 łącznie z tego, co widziałem. A było 4 na początku. Liczę 4, bo 3, wiecie, uzdrowiliśmy, a pozostałych 16 się rozmnożyło. No, tak plus minus 20, może trochę mniej. Tam będę wody szukać. Muszę sobie chyba zrobić w następnym odcinku jakąś zbroję diamentową. Pasowałoby, a nie cały czas w tej żelaznej, potrzaskanej chodzić. Bo nigdzie nie ma wody. Chciałem z tamtej strony znaleźć jakąś wodę, bo z tej strony też jest jeziorka, ale nie chciałem się tu aż biegać, a finalnie i tak musieliśmy całą wioskę dookoła obejść. Zaraz mi się skończy głód, nie będę mógł biegać. O, jeszcze fantomy. Że już się dzień robi. W ogóle jak jem, to nas nie mogą chyba zaatakować, a nie, mogą. Ała, trochę boją. Nawet trochę dużo, ało. Wow, 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 wow. Wow, dobra. Wynocha. Tutaj miałem, a wodę wlać i właśnie jeszcze miałem sobie motykę wziąć, żeby to tam poorać. Tylko czy ja nie mam jakiejś motyki tutaj? Nie, nie mam, ale miałem wziąć kompostownik właśnie. No i jeszcze motyka. A tych motyk już tyle narobiłem, tylko one się gdzieś tam po skrzyniach cały czas walają. A jeszcze sobie nasionko tylko weźmiemy. Trochę marchwi za chwilę tam też sobie posadzimy, ale to dopiero za chwilę. To szczęście, że już dzień wstaje. Tu już widziałem 3 golemy chodzą, tutaj 2 i tu jeszcze gdzieś jeden był. O, wilku mowa. No i się jak na tym placu tutaj głównym koło dzwonu zbierają, to się to strasznie dużo tych golemów się tutaj tworzy. Dobra, jest i pole. No tak, żeby się trochę szybciej rozmnażali, bo tych łóżek tu jest całkiem sporo zapełnienia. To też nic się nie stanie, jak będzie ich trochę więcej. Ale i tak już się naprawdę szybko rozmnażają. O, tu zapomniałem dać tej wełny, kurde. A miałem to zrobić, a zapomniałem. No nic. No to co? Będziemy chyba za chwilę kończyć. Trochę sobie dzisiaj pobudowaliśmy tych domów. Jest ich dokładnie dzisiaj wybudowaliśmy 5 domów i 1 kościół, więc jest dobrze. A, jeszcze jedno pole. Oczywiście dzięki czemu jest teraz tutaj no dużo, dużo więcej jakichkolwiek budowli. Dobra, niech już będzie, tak jak teraz jest. Super. No co? Ja się będę powoli z wami żegnać. Ja jeszcze muszę iść te owce sobie tutaj ogolić, gdzie są blisko i sobie poprawić te 2 stragany. Zapraszam oczywiście wszystkich na Discordę, tego link jak zwykle umieszczam w opisie filmu, komentujcie, też zawsze na wasze komentarze z chęcią odpowiadam. No i co? Widzimy się na następnym odcinku, w którym też sobie coś pobudujemy i jednocześnie z tego będziemy od razu korzystać, a co to będzie, tego dowiecie się już za niedługo. Ja w tym czasie, o właśnie, owce chciałem znaleźć. No nic, to ja idę sobie te 2 stragany naprawić, a z wami się już pożegnam. Elo, elo.